Cześć, Pasieka, gromadzeń Dzisiaj mamy czwartek i ma być u mnie 13 stopni w cieniu na plusie. Bardzo ciepło, jest teraz około godziny 11 i już widzę pszczółki latają. Jest teraz 8 stopni, sprawdzałem przed chwilą temperatura, więc jeszcze będzie o 5 stopni więcej, ale pszczółki już, już pracują. Nie wszystkie widzę, ale, no tak jak mówię, jeszcze nie jest tak ciepło, jak ma być. Ale, yy, ale już, już, już coś tu się dzieje. Przebiśniegi kwitną, tutaj też yy, krokusy kwitną, także przedwiośnie na całego. Oczywiście wiosna to jeszcze nie, jeszcze miesiąc zimy został, no już, już mniej. Już mniej niż miesiąc. Dzisiaj jest 23, więc 21. Jest pierwszy dzień wiosny. Czyli mniej niż miesiąc do kalendarzowej wiosny. Ale u nas nie ma zbyt srogiej tej zimy tutaj, w ostatnich latach to no rzadko rzadko jest taka zima. O kot, pobieg to, pikuć będzie miał zaraz. Tak się rozglądam, ale Piekusia nie widać. No, on te wszystkie koty gania. Też, też e, musi mieć jakoś radość życia. Ten pies mój, kochany. No, żartuję, on, on jest wielkości kota. No, troszkę może większy, więc chyba te koty nie mają się za bardzo czego bać. Drapną go po uchu, to, to prędzej on ucieknie. E, ale, ale lubi sobie pobiegać. Także, no, pszczółki już widzę, latają i pewnie latają po z Leszczyny z Olchy to zawsze pili jako pierwsze tutaj u nas przynajmniej w moim regionie tu w zachodniej Polsce Leszczyna, Olszyna ol. później około no, pierwszy, drugi tydzień marca zazwyczaj kwitnie umie już wierzba Iwa więc już niedługo naprawdę niedługo będzie wierzba kwitła jak nie wierzycie, pokażę teraz, jak kotki wyglądają. Badzie. tak, idę tutaj za pasie, Komal dałem pauzę, ale patrzcie, tutaj wyrosła mi leszczynka, nawet nie wiedziałem. Tutaj były maliny, one zawsze tutaj rosną, a tutaj już mają, już zaczęły tutaj pylić. Leszczyny. Zorzeszka się musiała sama tutaj wyrosnąć. A tutaj mam wierzbę, wczoraj byłem pobiegać pierwszy raz odkąd wróciłem z Azji no muszę schudnąć, bo zamiast schudnąć w Azji to ja jeszcze chyba przytyłem z 2 kilo e, więc trzeba się wziąć za siebie i patrzcie, tutaj mam wieżby i tak one wyglądają także bazie są już dosyć duże dosyć ładne e, jeszcze, jeszcze oczywiście nie ma e, pyłku, jeszcze nie kwitną nie pylą, ale one już są dosyć duże Dosyć mocno tutaj widzicie wyszły z tych pączków i tak jak mówię, jeżeli będzie po 13 stopni to za tydzień zaczną kwitnąć, ale że ma być ochłodzenie, na weekend ma być śnieg nawet u mnie, ma być około 0 stopni w niedzielę, niedziela ma być chłodna, ale w następnym tygodniu znowu ma być cieplej, więc już pewnie będą takie wahania, wiecie, koniec lutego, początek marca to będzie kilka dni ciepłych, kilka dni... Zimnych, no i to jest mm, dosyć niebezpieczne dla rodzin. Ogólnie matki czerwią i nie myślę, że nie. No może jak jesteście gdzieś tam na suwałkach, albo gdzieś w górach, co śnieg u was leży całą zimę i jeszcze będzie leżał trochę, to może nie, ale umiem w tych moich warunkach yy, na, na 100% matki czerwią. Oczywiście to nie ma jeszcze dużo tego czerwia, ale już coraz więcej, z dnia na dzień, coraz więcej. Yy, zwłaszcza, że no, te ostatnie dni. Jak wróciłem były dosyć ciepłe, już prawie dwa tygodnie jestem w Polsce i naprawdę pogoda jest ciepła, jak na, tą, jak na luty. No i zawsze istnieje taka obawa, no ogólnie ta końcówka lutego, początek marca to jest jeden z najgroźniejszych momentów w tym cyklu rocznym w pszczelarstwie, dlatego że matki już czerwią i na, na przykład z takich 13 stopni jakby z, dwu, z dnia na dzień spadła temperatura do minus 13 to mogłyby pszczółki się osypać po prostu dosyć jest dużo czerwiu one muszą grzać ten czerw bo, bo po prostu pszczoła nie, nie zostawia nigdy czerwiu no i przy takim dużym ochłodzeniu pszczółki mogą się rozkłębić, rozejść po ulu i, i mogą albo, albo po prostu zmarznąć E, czyli zbyt, zbytnio są e, rozluźnione kłęby, i e, przez to, że bardzo gwałtownie spadła temperatura, nie skłębią się e, na czas, lub po prostu nie opuszczą czerwiu i, i padną z głodu. Chociaż obok na ramkach są pełne ramki pokarmu, to one po prostu nie przejdą w bok. Jeżeli to trwa takie ochłodzenie, tydzień, dwa, to jest bardzo, bardzo groźne. Naprawdę e, umie. Na szczęście i mam nadzieję odpukać, że takie coś się nie zdarzy. E, czyli na przykład, jakby teraz miało być dwa tygodnie tęgich mrozów, to oj, martwiłbym się tymi pszczołami. Trzeba by było myśleć, co tu robić. Tak czy siak będę ocieplał. Dzisiaj będę ocieplał ule. Dzisiaj jest plan e, ocieplić ule za, zamknąć te denice otwarte, gdzie są, nie mam wszędzie otwartych denic, gdzie nie gdzie mam otwarte gdzie nie gdzie zamknięte, bo tak naprawdę sam testuję jeszcze sposoby zimowania pszczół i sam jeszcze nie mam określonego określonej metody jeszcze, jeszcze no, nie widzę dużych różnic między i zamkniętymi i otwartymi, więc wszystko pewnie zależy od tego, jako w jakim miejscu mamy pasieka, jaka jest wilgotność, czy tu nie ma gdzieś jakiejś wody, mokradeł, to wtedy te otwarte dennice, no to z ziemi może iść ta wilgoć, to może źle wpływać na pszczoły. W suchych rejonach pewnie to się bardziej sprawdza, bo matki nie czerwią, bo jest wychłodzone gniazdo, co wpływa korzystnie na, na rodziny. Ale niektórzy twierdzą, że jak jest zamknięta dennica, to, to jest wtedy większe stężenie e, Dwutlenku węgla, który też e, sprawia, że pszczoły, że matki wcale nie chcą czerwić. No, wiecie, co pszczelarze to metody, to, to różne przemyślenia, różne e, sposoby tutaj prowadzenia gospodarki pasiecznej, a ja jeszcze jestem dosyć młodym pszczelarzem i się uczę. Dobra, pogadanka była, parę minut pokazałem bazie. Krokusiki o, tutaj kwitną, jakby ktoś nie wierzył. I pszczółka jest w środku. Także mmm, dzieje się, dzieje się na pasiece. Jeszcze jest dosyć. No, jak na tą porę stopni to już jest dużo, ale mówię, będzie 13. Według prognoz dzisiaj. Ja tutaj zacznę zamykać za chwilkę szufladki i, i ocieplenie górne też dawać. Ale to zaraz wszystko pokażę. Troszkę już poznosiłem ociepleń. Zaraz wam pokażę, jakie mam. Ale tak oglądam te pszczółki. Tak świetnie to wygląda. Jak one tu z pyłeczkiem wracają, że aż muszę wam pokazać. Patrzcie ile tutaj już pod ulami jasnoty porpurowej rośnie i kwitnie. I pszczoły to też zbierają. O, jest tu nawet jakaś. Patrzcie, patrzcie, że nie kłamie, że to kwitnie. I pszczółki zbierają. Zbierają. Nie wiem czy nektar jest też w jasnocie, ale na pewno pyłek i ta pszczółka na nóżkach. Oj, chyba odleciała. Ale ma malutki taki pyłeczek. Oj, bardzo malutko. Nie wiem, czy zauważycie, o teraz kwiatek zasłania. Ale jest. Jest troszeczkę pyłku. O, widzicie kuleczkę? Tego malutką takiego właśnie czerwonawy. Czerwonawy pyłek więc zbierają, zbierają przedwiośnie, u mnie krokusiki. Pięknie kwitną też pszczoły. Yy, wchodzą. O, też jest pszczółka na krokusie. I się dziwicie, że ja daję ciasto albo że ocieplam. No u mnie to już jest konieczność, to już nie ma na co czekać. Zwłaszcza, że to ocieplenie się przyda, bo w sobotę i w niedzielę przychodzi mróz ze wschodu. Tam widziałem już u farmera, szalonego farmera, już śnieg spadł. No u nas też ma padać właśnie w nocy, z soboty na niedzielę i w niedzielę z rana. Może być tak, że będzie pruszył śnieg, ale nie będzie dużo, bardzo chłodno. W dzień koło 0 stopni, w nocy 4-3 stopnie na, na mrozie, więc jakieś tam ochłodzenie idzie, ale też nie jakieś takie, żeby nie wiadomo co się tu działo na pasiece. Powinny dać radę, zwłaszcza, że pozamykam teraz denicę i dam ocieplenie, dobra, bo się rozgaduje więc tak, pajączki gdzie są otwarte, będę zamykał tu akurat jak sam robiłem powałki, to zostały mi po otwornicy właśnie takie idealnie na wielkość pajączka z małą dziurką takie zatyczki, jakaś tam powietrze, żeby ta wilgoć nadmiarze przez tą dziurkę sobie może przejść więc można to tak zostawić, nie trzeba całkowicie w 100% zatykać i tak, ocieplenie styropiany jakieś Plus, tutaj akurat jest mata boczna. Ja te maty boczne powkładałem e, ogólnie do uli już grodząc, ale ta akurat mi została. Tu są takie górne e, trzcinowe poduszki na górę, tylko nie wszędzie do uli mi się mieszczą, w zależności jaki jest daszek. Zobaczę, e, czy mi się pomieszczą gdzieś. Jak nie, to dam do tych leżaków po prostu położę e, z góry na czerw. I, i mam stertę. Swoich jakichś tam ubrań starych po prostu nie wyrzucam, nie oddaję. Tylko tutaj widzicie jakieś swetry, jakieś czasem struksowe spodnie i też po prostu kładę. Może nie wygląda to estetycznie, niektórzy kupują na wymiar albo sami szyją z filcu, z jakichś tam materiałów, e, takie żeby idealnie to pasowało, ładnie wyglądało. No pewnie można, ale można też i tak. Trochę mniej ładnie to wygląda, ale spełnia swoją rolę. Jakby ubrania nie trzymały temperatury, a o to tu chodzi. Że po prostu te ciepło zostawało w gnieździe, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla pszczół do wychowu w czerwiu no to wiecie, jakby ubrania nie trzymały temperatury to byśmy ich nie zakładali, tylko chodzili na golasa cały czas jak kiedyś, Gdzieś że zeszliśmy więc tak, to jest i po kolei będę leciał od tej strony, zawsze zaczynam od tej strony, zawsze tutaj ten ul, który jest tu pierwszy jest pierwszy Jakoś tak się nauczyłem i zawsze idę tymi przeglądami. zim i po kolei nie? wszystkie rządki. Także ja zaczynam od pierwszego. Będę sprawdzał, czy są tutaj e, otwarte dennice, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wszędzie są. Aha, a tutaj mam O, na przykład, tu też odłożyłem. To są wszystkie takie na wymiar styropianowe, dosyć cienkie, bo to ma chyba centymetr. E, takie już wycięte tu kwadraciki. Bo one były pod daszkami. No niestety producent takiego kleju użył, że w 90 czy 80% tych daszków pospadała mi ta izolacja styropianowa. Ona chroni właśnie przed utratą ciepła w zimę, nie wychodzi te ciepło górą, ale też w lato, jak są nagrzane od słońca te daszki, to też ten styropian tworzy warstwę ochronną i nie, nie, nie przechodzi ten gorąc, ten żar przy tych upałach do no po prostu nie nagrzewa e, góry tych ramek no wiaterek zawiał, ale to nic nie ma dzisiaj właśnie dużego wiadru tam ledwo, ledwo co zawiało, tylko tutaj styropian jest leciutki i akurat podwiało no i dobra i zaczynam moją dzisiejszą robotę no i tutaj już odetkałem, parę pszczółek tu leżało zabrałem ten osyp e, i widzicie, tam jest siatka, na którą mam przykład pyłek, ale ja tego nie zabieram, bo po co ta siatka może tu być i po prostu muszę tutaj Wsunąć szufladkę, aby, aby tutaj yy, aby zrobić lepszą termikę. Zamknąć po prostu, bo tu jest otwarta dennica. Tak jak wcześniej wspominałem, nie wszędzie jest otwarta, gdzie niegdzie są zamknięte. Tutaj mam po prostu te wkładki. I od spodu wtedy już nie wieje. Jest to wszystko zamknięte. Zamykamy. I. O. Zamykamy i już z dołu będzie jakieś tam zabezpieczenie. Z góry sprawdzę jeszcze tylko, czy pajączki są zamknięte, ale jak tu była otwarta Denisa, to na górze były pajączki zamknięte. Ale jeszcze zerknąć trzeba by na pewno. No i tak będę szedł po kolei. No i oczywiście na górę też zaraz pokażę. Dam, postawię tylko kamerkę i dam e, jakieś ocieplenie. No, tutaj yy, zapomniałem, ale ciągle zapominam, gdzie mam te testowe, przezroczyste powałki. I tutaj mam właśnie tą boczną matę ocieploną. Yy, tutaj jest kłomp. Widzicie, w miarę się rozluźnił. I tu jest pajączek. Można go trochę przytkać. Nie musi być aż tak otwarty jak wcześniej, bo jak będzie się para, nawet skraplać, to pszczółki będą już teraz wypijać. Potrzebna im woda do, do wychowu czerwiu. Dajemy przede wszystkim styropianek. Tam, gdzie, da, gdzie jest styropian, to już nie daję ubrań, bo już wiecie, jest jakaś tam warstwa izolacyjna. Powinno to troszkę pomóc. A nie mam dużo tego, więc gdzie nie, gdzie będą szły też ubrania. W sumie powiem Wam, no, już tutaj drugi dałem. Nie ma sensu teraz kłaść tych zatyczek na pajączki jak styropian idzie. Bo i tak ten styropian przecież zatyka. Wpływ tworzy jakąś tam barierę. Więc tutaj, tutaj tylko w niektórych. No to był taki samul jak tam, czyli z dołu trzeba było dać taką wkładkę higieniczną. Ona po prostu te dno zakrywa. Minęło trochę, bo byłem na obiedzie, jeszcze kawkę wypiłem i patrzcie, coraz więcej tu pszczół lata. Przylatują z pyłkiem i z wodą. Bardzo fajne obloty, ale jak ma być 13 stopni, nie ma co się dziwić. Tutaj odkładziki, patrzcie, też ładnie pszczółki wychodzą. No, także, także dzisiaj bardzo fajnie pszczółki sobie polatają. A w niedzielę, a w niedzielę ma być, miało być 0 stopni. Byłem przed chwilą, sprawdzałem tą prognozę i już pisze, że będą 2 na plusie. Więc jeżeli nawet będzie śnieg padał, to zaraz i tak będzie od razu topniał pewnie. Ale może zobaczę, pierwszy w tym roku padający śnieg. Gdzie nie, gdzie nie mam wstawionych lądowisk, bo zakładałem poławiacze pyłku i, i wtedy ściągałem w sumie na wiosnę. Teraz będę musiał pozakładać tutaj. Mam część, część jeszcze mam pochowanych krokusiki, coraz bardziej, coraz więcej kwitnie ich, ale nie ma tak dużo. Coś one się. Słabo rozsiały. Ja tu dużo więcej posadziłem niż, niż kwitnie, no ale. Dobre, i to. Zawsze coś tam jest. Dobra, ja, ja ten. Ja, ja dalej, dalej dokładam ocieplenie, bo to pewnie jeszcze troszkę mi zajmie. A chcę dzisiaj ocieplić przed tym ochłodzeniem wszystkie. No, po zamknięciu dołu trzeba za, ocieplić górę. Tutaj te trzy pierwsze rodzinki miały te plastikowe. Tu widzicie jest trochę y, wody. Pszczoły teraz wypiją tą wodę. Nie jest ona teraz szkodliwa, ale podczas zimowli no, nie było to zalecane. Nie jest to dobre. Tutaj też kładę. Ten styropian, widzicie, tutaj one były, ten styropian pod daszkami, ale nie ma, nie ma, bo się podklejał. Więc idzie on teraz na powałkę. Dobra, wyszło. Na... I lecimy dalej. I tak to umie. Dzisiaj będzie wyglądać. Czyli ocieplam i z góry, i zamykam dynice, żeby stworzyć dla pszczół jak najlepsze warunki. Zwłaszcza, że z dnia na dzień jest coraz więcej czerwiu, a jeszcze ta pogoda będzie się wahała. Będą cieplejsze dni, będą chłodniejsze. Takie przedwiośnie, wiecie, czasem śnieg, czasem słoneczko. Dzisiaj 13 stopni, w niedzielę 2 stopnie, a w nocy minus 4, minus 3. Więc dzisiaj ma być ciepło nas, bo mają być 4 czy 5 stopni nawet na plusie, no ale tak jak mówię, to nie jest stała, stała temperatura, stała pogoda, tylko ona będzie bardzo się wahać. Jeszcze, jeszcze wiecie, i w kwietniu, kwiecień, plecień. Więc co tu dużo gadać, jeszcze jest tydzień, tydzień lutego, później cały miesiąc marca, pewnie w marcu jak w garcu z pogodą, w kwietniu też różnie bywa z tą pogodą i śnieg może padać. I nawet w maju są przymrozki. Pomidorki do gruntu się sadzi po zimnych zośkach po 15 maja. I nie bez powodu, bo wiadomo jak jest przymrozek, to jest po pomidorach. Także jeszcze, jeszcze, jeszcze czeka nas wiele chłodniejszych dni. I mam nadzieję, tych cieplejszych też trochę. Przy tych innych, znaczy innych. Tutaj jest taki, tam były komplety, czyli. Wysoka dennica, daszek, wszystko jest takie zrobione, że i pyłek można powiać. i widzicie, daszki są równiutko z korpusami, nie wystają do takie ule, fajnie się transportuje, przecież wiadomo, tamte styropiany dużo lżej nosić niż to. A tutaj jest dennica zamknięta, niska, którą sam robiłem, sam lub kupiłem. Jedną czy dwie miałem chyba na wzór kupione, później już sam robiłem. Tam, tamte o, na pewno ta pomarańczowa, tutaj ta bordowa, to robione przeze mnie. Ta chyba była jeszcze z tych kupnych. No, i tutaj jest też daszek robiony przeze mnie. Taki nie wygląda za dobrze, no ale yy, jakąś tam swoją funkcję przez, przez 2, 3-4 lata spełnią. Później kupię pewnie właśnie takie, yy, które pasują do transportu. Chociaż nie wszystkie ule z tej pasiki stacjonarnej oczywiście transportuję, większość jednak zostaje tutaj. No, ale wiecie, w yy, sezonie na jakiś. żeby nie było zbyt dużo w jednym miejscu rodzin, no to warto wozić, no ja mam takie powiedzmy dwie stałe pasieki ale na zimę wszystkie tu zwoziłem żeby mi tam nikt nie ukradł, bo tutaj lepiej jest to trochę zabezpieczone przed kradzieżą a tam było troszkę dalej od domu i się bałem teraz dam tutaj te ścinowe maty górne i tak jak widać one tutaj na spokojnie się mieszczą zakrywają kłąb tutaj jedynie na skrajach Tutaj jeszcze jest przerwa, powiedzmy, ale tu nic nie szkodzi, bo tutaj są. No, powiedzmy, 1 cm deska, druga deska to są 2 cm i 3 cm styropianu więc tutaj jest 5 cm 5 cm ścianka więc praktycznie całe gniazdo zakrywa taki, taka mata. Może będę musiał w przyszłości zainwestować i kupić więcej. Na razie tylko dwie na próbę kupiłem a tak jak mówię większość jednak rodzin, większość uli jest ocieplanych starymi ubraniami no i ten styropian, no zobaczymy, na pewno wygodniej jest coś takiego, ale też trzeba wydać także ja kompletuję, kompletuję sprzęt od paru lat jeszcze trochę rzeczy jest do kupienia, bo pasieka rozrastała się, więc nie było łatwo to wszystko mieć tak na już jeżeli już będę miał tą stałą liczbę rodzin, czyli tak myślę około 50 rodzin produkcyjnych w sezonie, no to już myślę, że dokupię wtedy takie właśnie brakujące rzeczy, jak takie ocieplenia górne, maty te boczne. No po prostu z roku na rok coś, coś tam zawsze się dokupuje i mówię, no później już będzie skompletowane, tylko trzeba będzie rzeczy, które się tam popsują, zniszczą. Po prostu jak się używa, to się wszystko niszczy, wiemy o tym. Ale już mniej więcej ten sprzęt będzie na pasiece, te wszystkie takie dodatkowe rzeczy. Więc zobaczymy, może kupię jeszcze kilka takich i nawet w tym roku, ale to musiałbym już teraz, bo już ocieplam, więc chyba jednak dopiero w następną zimę. Jak sobie przypomnę o tym, to kupię. No i dobra, i tutaj daję daszek, i lecę dalej, ocieplaniem. No dobra, a tutaj już mi się skończyły te styropiany, te maty, więc pora na ocieplenie ubraniami. Więc tutaj żadnej filozofii nie ma. W poprzednich latach to pokazywałem. Po prostu układam po kilka ubrań. Żeby też stworzyć jakiś jakiś tutaj izolację termiczną. Mówię może nie wygląda to tak wspaniale. O jakiś stary płaszcz. to Będzie grzał. Tu pod daszkiem się sporo tego mieści. No, tutaj jeden płaszcz by mógł się zmieścić, ale już z tą bluzą zostanie. Tutaj daszek jeszcze to ładnie przygniecie i będą miały ciepło. Także to po prostu trzeba będzie teraz tym daszkiem zamknąć. On jest ciężki, więc spokojnie on tutaj fajnie. O. Przygniut. mają cieplej niż pod tym styropianem. Także i, i tymi starymi takimi ubraniami też można. Póki się nie ma tych wszystkich górnych ociepleń, tych mat, jakiegoś filcu, można zrobić no, z różnych. Tego mówię, no ja powoli. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, które nie są konieczne, bo mam te ubrania, to nie będę wydawał w pierwszej kolejności na to pieniądze. Ja tutaj co roku dokupuję ule. No, rok temu kupiłem pięć tych styropianowych. No tu mamy leżak, o pszczółka, właśnie widzę czyści. Widzicie czyściutko, suchutko, fajnie to wygląda. Tutaj jest ta mata, zatworo mata. Szcin. Tutaj mi zeżarły moje notatki, pszczoły zgryzły. Jak zauważyliście w kilku jest, więc będę musiał coś wymyślić innego z tymi notatkami. Jak jakiś macie pomysł, jak te notatki pasieczne w ulu hmm, przechowywać, żeby pszczoły ich nie zgryzały to to możecie się w komentarzu podzielić. No i widzicie, tutaj zaraz się ułoży fajnie te ubrania, będzie ocieplenie. Więc i w ten sam sposób. Mówię, przy leżakach są te beleczki, to nawet lepiej to niż przy tych takich innych ulach styropianowych czy tych korpusowych innych. To tutaj to dużo lepiej to wygląda. Dobra. Ja tutaj więcej już chyba nic nie pokażę. Filmik tak jest długi, także widzicie, co ja dzisiaj robię. Zamykam dynice, zasuwam tam gdzie są te szufladki, wkładki, żeby od dołu już nie było chłodno, żeby zrobić po prostu lepsze warunki dla pszczół. Ocieplam również z góry. Te dwie rzeczy dzisiaj. Zamykam dół, ocieplam górę. Dlatego, że już właśnie tu końcówka lutego, marzec to są bardzo duże wahania tych temperatur. Jest tydzień ciepły, matki zaczynają mocno czerwić. Później jest tydzień zimny, muszą pszczoły ogrzać ten czerw. I jak będą miały pootwierane dennice, to ten mróz, ten chłód po prostu będzie mocniej je od dołu tam no i od góry, jak nie damy ocieplenia z góry, po prostu mocniej wpływał negatywnie na te. Na ten czerw. Dlatego ja już daję te ocieplenia. Ociepam rodzinki. Także dzisiaj w tym odcinku z pasieki to wszystko. Widzicie, pszczoły super tutaj latają, oblatują się latają. Popyłek, naleśczyny, krokusy jasnota purpurowa eee, przebi śniegi. Jest, już, już mają gdzie po prostu latać, nie ma oczywiście tego dużo ale patrząc na to ile tych tutaj pszczółek wraca z tymi obnóżami pyłkowymi to nawet nawet sobie coś tam zawsze znajdą dobra, cześć, trzymajcie się jeszcze na koniec chciałem Wam pokazać co tu się dzieje bo jeszcze jeszcze nie skończyłem ale patrzcie, jakie obloty tu gdzie nie gdzie są intensywne Tam tak samo ten pierwszy rząd, pięknie, Jest teraz chyba najcieplej koło drugiej. Patrzcie co tu się dzieje. To szaleństwo. Tu sporo ich wyszło. Musiała matka mocno czerwić. Co ciekawe, to jest odkład. To są majowe, wczesne, pierwsze moje odkłady. Ten rząd, e, chyba jedynie pierwszy ul, który nie wywiozłem na pasiekę, to była rodzina produkcyjna. A tak, cały ten rządzik, cały rząd był wywożony. Później część wróciła. Tamte pierwsze to chyba były rodziny produkcyjne. Ale tutaj było nie pamiętam jak dużo. Ale to było odkład.